W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, masz dla mnie tak wiele miłosierdzia. Tyle Ci zawdzięczam. Ja mam Ci tak mało do zaofiarowania. Nigdy nie będę w stanie odwdzięczyć Ci się za Twoje dary. Przychodzę jednak do Ciebie z czystym sercem, pełnym ufności. Z całym dobrem, które udało mi się sprawić dzięki łasce, jaką jest wiara. Chryste, proszę, przyjmij moje skromne duchowe dary, moje dobre uczynki, pomoc okazaną bliźnim, życzliwość i uśmiech, które okazałam innym. Przyjmij, proszę, moje pobożne modlitwy, uczestnictwo w sakramentach, czytanie Ewangelii. Wiem, że to wszystko zbyt mało. Powinnam postarać się bardziej i bardzo pragnę zmienić się na lepsze. Wiedz jednak, że wszystko, co czynię dobrego, czynię w Twoje imię, dziękując Ci, że pozwalasz mi żyć blisko Ciebie. Panie, proszę, przyjmij również wszelkie moje życiowe niedogodności, ból fizyczny i psychiczny, wszystko, co było mi w życiu niemiłe. Błagam, niech będzie to ofiara przebłagalna w intencji Tobie wiadomej. Ty wiesz, komu duchowa pomoc jest najbardziej potrzebna. Chryste, wielbię Ciebie całą duszą. Jesteś moim Panem i tylko Tobie pragnę służyć. Proszę, pozwól mi każdemu, kogo spotkam, nieść Twoje przesłanie. Nieść innym chrześcijańską radość i nadzieję. Pragnę, by moje starania przysłużyły się chwale Królestwa Bożego. Oddaję się w Twoje dłonie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!